Państwa, gościmy dzisiaj w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego Bartek, a moją rozmówczynią jest wychowawczyni tej placówki, pani Iwona Stasiak. Witam Panią. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani Iwono, od kiedy działa Wasza placówka? Nasza placówka działa od 2000 roku, a od 2014 roku jest zmieniona nazwa na Miejski Punkt Wsparcia Dziennego Bartek. Komu podlegacie? Podlegamy Urzędowi Miasta w tym momencie i głównym organizatorem jest właśnie Urząd Miasta. Ile osób pracuje w punkcie wsparcia dziennego? W punkcie wsparcia dziennego pracują dwie wychowawczynie, ja i koleżanka. Jaki macie zakres obowiązków? Zakresem obowiązków naszym jest odrabianie z dziećmi lekcji, różne gry, zabawy z dziećmi, przygotowanie różnych inscenizacji, na przykład jasełkowych, na pierwszy dzień wiosny, robienie posiłku, sprzątanie, ogólne takie bezpieczeństwo dzieci. Czyli musicie zapewnić dzieciom czas w tym okresie, kiedy nie są w szkole, ale jeszcze tak, nie wróciły do domu. Tak. I no wiadomo, odrabianie lekcji, grupa liczy ile osób? 35. To jest no dosyć trudne zadanie, jeżeli chodzi o to, jak zaczynają przychodzić partiami i każdy chce coś tam zrobić. Bo... Jak to po prostu, jak realizujecie te zadania, bo musicie się jakoś, nie wiem, podzielić chyba na grupy. To znaczy podzielone są na grupy dzieci, bo są od 5 roku życia do 15. Także z koleżanką dzielimy te dzieci na grupy mniejsze i większe, dlatego żeby zorganizować im jakieś zajęcia takie, przystosowane do każdej grupy wiekowej, tak? No właśnie, jak wygląda ten okres, kiedy ten czas, kiedy dzieci przychodzą, dajmy na to jednego dnia, jest poniedziałek, dzieci wracają ze szkoły, przychodzą tutaj do punktu. Co się dzieje? Dzieci przychodzą do punktu, jest czas na taki odpoczynek po lekcjach. O godzinie 15 zaczynamy z nimi odrabiać lekcje. Trwa to godzinę, jeśli będzie potrzebna pomoc indywidualna, trwa to dłużej. Jest robiony posiłek o godzinie 16, dzieci jedzą posiłek i potem organizowane są różne gry dydaktyczne, zabawy, manualne wycinanki, robienie dekoracji. No tak staramy się zapewnić tym dzieciom jak najweselszy czas, żeby mogły tu bezpiecznie i fajnie spędzić czas. No właśnie, widzę, że są tutaj komputery, widzę, że są piłkarzyki, telewizor. Jak staracie się działać, ażeby te dzieci odciągnąć od komputerów, bo wiadomo, w dzisiejszych czasach to jest największa atrakcja. To znaczy, staramy się właśnie, żeby mniej było na komputerach zajęć, dlatego organizujemy różne zabawy integracyjne. Te dzieci potrzebują też, aby poznały siebie, różne wyrażanie swoich emocji, manualne, czyli wycinanki robimy. Jakoś gospodarujemy ten czas, żeby te dzieci nie były cały czas właśnie przed komputerem, przed telewizorem, żeby miały jakiś zorganizowany każdego dnia inny czas pobytu tutaj w tym Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego Bartek. Właśnie, zatrzymajmy się na chwilę nad tym poznawaniem siebie, nad integracją. Wiadomo, że taki rozrzut wiekowy, bo to jest sporo, 10 lat to jest sporo, czy nie ma jakichś, no wiadomo, zawsze się będą ci najstarsi z tymi najmłodszymi chyba trudniej dogadywali i będą jakieś utarczki, jakieś spory. No, musicie się nad tym też sporo napracować, żeby jakoś to załagodzić. To znaczy, dla tych starszych dzieci organizowane są przede wszystkim jakieś quizy, takie na grupę wiekową. Do ich wieku. Tak, tak, w zależności od wieku. Te małe dzieci różnie. Te małe dzieci bardzo lubią układać puzzle, układamy z nimi puzzle, robimy. A jeśli są organizowane takie w zupełności dla wszystkich gry i zabawy, to staramy się, żeby to nie nudziły się te dzieci starsze i te młodsze też jakoś z nimi współpracowały, bo to jest ważne. To współpraca razem, rywalizacja, uczenie dzieci po prostu też rywalizacji ze sobą, bo nieraz bywa tak, że dziecko uważa, że musi być jako pierwszy, tak? Trzeba też, w życiu jest różnie. Tolerancji trzeba ich uczyć. Tak, tolerancji.
Jak przebiega, może to złe słowo, nabór, ale jak dobieracie dzieci z miasta, żeby one, bo wiadomo, zapewne chętnych jest dużo więcej niż miejsc. To znaczy tak, nabór jest przede wszystkim przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z którym mamy bezpośredni kontakt. Cały czas panie tutaj z nami mają ten kontakt, bo przede wszystkim zdarza się też tak, że dziecko, które nie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a kiedy mamy tutaj miejsce, przyjmujemy, tak? Bo są różne sytuacje, tak, życiowe, które rozmowa z rodzicem i wtedy podejmujemy decyzję. Jakie główne kryteria, takie zasadnicze, musi spełnić właśnie sytuacja, w której się dziecko znajduje, żeby mogło się tutaj zapisać do punktu? To znaczy przede wszystkim to teraz jest taki czas bezrobocia. Te dzieci po prostu, żeby nie tułały się po tych ulicach. To trudna sytuacja finansowa w domu. Tak. Oprócz tego, jak rodzice, no wiadomo, są dużo czasu przebywają w pracy, no to też trzeba zapewnić im opiekę. Zapewnić bezpieczeństwo i opiekę. I tutaj myślę, że tak jest, bo rodzice są zadowoleni. Rodzice są zadowoleni z nadrabiania zaległości dzieci, bo często tak bywa, że musimy nadrobić zaległości w nauce, że mogą tu bezpiecznie spędzić ten czas. Czyli są to dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących. Tak. Czy zdarza się tak, że przez kilka lat chodzą te same dzieci, czy jest rotacja? To znaczy tak, tak jest, że chodzą te same dzieci, z tym, że kończąc gimnazjum już po prostu opuszczają naszą placówkę i przychodzą nowe. Jak się rozejrzę tutaj po tych pomieszczeniach, w których pani pracujecie, widzę, że jest to przede wszystkim czysto, pięknie, kolorowo. Był remont jakiś czas temu. Co zostało zmienione? Rok temu był remont tutaj wewnątrz świetlicy. Były zmienione regały, szafa na dokumenty, kuchenne meble, lodówka, wyposażenie łazienki, podłogi. No, był naprawdę taki solidny remont. W tamtym roku w grudniu zaczął się. Skąd pieniądze na to? Urząd Miasta nas wspiera cały czas, bo przed 3 laty był też remont tej świetlicy, tylko na zewnątrz, czyli modernizacja, wymiana okien. No, to pochłania troszkę pieniążków, ale cieszymy się, że te dzieci tutaj, które przychodzą, są zadowolone, że mają po prostu warunki takie godne do przebywania tutaj, tak? A komputery? Czy też wchodziły w skład tamtego dofinansowania? Tak, komputery. Dostaliśmy teraz jeden porządny, taki nowy komputer z Urzędu Miasta też. Czyli dzieci nie muszą się martwić, że pracują na starym sprzęcie, ale na dobrym sprzęcie, bawią się nowymi zabawkami i przebywają w estetycznych, czystych pomieszczeniach. Staramy się, żeby od czasu do czasu tak urozmaicić, żeby miały się czym bawić nowym. To już na koniec naszej rozmowy chciałabym się dowiedzieć, jaki program realizujecie w tym roku, 2015? To znaczy w tym roku, w 2015, jest już plan pracy, bo ja co roku piszemy taki plan pracy, który chcielibyśmy zrobić, w zależności od środków, tak? Organizowany jest co roku, myślę, że w tym roku też, kolonie dzieci. Nie wiem, gdzie teraz będą kolonie. Gdzie były do tej pory? Nad morzem albo w górach. Czyli bardzo atrakcyjne miejsce. Super, super. Dzieci są zachwycone. 10 dni takiego pobytu to jest taka odskocznia od tej codzienności tych dzieci. A my od siebie chcielibyśmy zorganizować przynajmniej ze 2 wycieczki. Myślę, że jak przyjedzie do nas cyrk, to też do cyrku. No takie w miarę możliwości, takie rozsądne. Jeszcze to jest tak, atrakcje przed wakacjami. Chcielibyśmy też zorganizować spotkanie z panem policjantem o bezpieczeństwie na tych wakacjach, jak powyjeżdżają niektóre dzieci. Czyli uatrakcyjniacie dzieciom pobyt jeszcze tutaj, nie dosyć, że wyjeżdżają, to mają tu na miejscu różnego rodzaju atrakcje. Tak. I na pewno są zadowolone. Jakie są opinie rodziców? Opinie rodziców są, tak jak mówiłam wcześniej, bardzo są zachwyceni, że po prostu mogą tutaj te dzieci przebywać, że jest taka opieka, której nieraz może brakuje im,
bo jeśli dzieci ma, rodzice ich mają więcej, tych dzieci, no to ten czas jest mniejszy, tak? A my tu staramy się indywidualnie, jeśli zachodzi taka potrzeba, z tymi dziećmi współpracować. I matkujecie im. Tak. Tak, no staramy się, jak, no pięciolatki są to takie malutkie dzieci, jeszcze potrzebują tej miłości naprawdę najwięcej. I trzeba i przytulić, tak. I pogłaskać, i pocieszyć czasami, tak. A z tymi starszymi znaleźć wspólny język. Oczywiście i po prostu one wiedzą, że mogą zawsze na nas liczyć, jak będą mieli jakieś kłopoty, zawsze służymy pomocą, wsparciem każdego dnia. Życzę Paniom dużo cierpliwości, wytrwałości, miłości dla tych dzieci, żeby bardzo dobrze Wam się współpracowało nie tylko między sobą, ale także, żebyście miały ten wspólny język z młodzieżą, no bo jak mówiłam wcześniej, ten rozrzut wiekowy 10 lat to jest naprawdę bardzo duży i trzeba być elastycznym, żeby się dostosować do każdego z nich. I tego życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za rozmowę. Dziękuję bardzo Pani i Państwu. Rozmawiałam dzisiaj z Panią Iwoną Stasiak z Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego Bartek. Dziękuję Państwu za uwagę.